Obserwuję, jak przyjechaliśmy do hotelu, że chłopcy zaczynają gdzieś tam się rozłazić po mieście. No to z ciekawości mówię, co oni tam kombinują. No i potem idę, patrzę, chłopcy z Radomia coś tam mają za pazuchą. Mówię, co tam chłopcy macie? A nic, trenerze, napój, proszę pokazać. Patrzę, a tam piweczko, jedno, drugie. O, mówię, ja ich tutaj posprawdzam. No i patrzę, idzie Karol z kiferem. Dwaj tacy fajni chłopcy, do których miałem pełne zaufanie. Ale patrzę, oni też coś niosą. Mówię, Karol, i ty, i ty? A Karol taki trochę zmieszany podchodzi. Chłopcy się trochę podśmiechują. I Łukasza Kifera też wołam. I Łukasz, ty, wy, ja na was liczyłem, a wy takie numer. Wiecie, jak to chłopcy mają wtedy w głowie. No to tak nieśmiało, pokaż, co masz. Nieśmiało Karol odchyla taką kurtkę sportową, patrzę, a tam właśnie taki biały napój, mleko. Mówię, przepraszam cię, Karol, kifer miał napój jakiś tam, witaminizowany. I właśnie od wtedy, od tego momentu stwierdziłem, że to jest prawdziwy zawodnik. Nie było mowy o żadnym alkoholu i już wiedziałem, że to będzie prawdziwy zawodowiec. Sala ma wymiar 18 metrów długości na 9 metrów szerokości. To jest wymiar do piłki siatkowej. No, dało się tutaj robić tylko technikę indywidualną i trochę rzutów. Uczniowie nabiegali stamtąd, ja im podawałem piłkę z połowy boiska, odbijali się i rzucali na tą bramkę. Karol już w tym czasie miał około 2 metrów wzrostu, no i rzut prawie taki jak dzisiaj, jak obecnie. Często było tak, że tynk na ścianie, na której jest ta namalowana bramka, sypał się po prostu. Kiedyś mieliśmy takie zdarzenie, że wchodzi na salę dyrektor. Prosi mnie i mówi, panie Ryśku, co pan tu robi? Ja mówię, panie dyrektorze, to są zawodnicy, my to odpracujemy na zawodach. No ale ja będę musiał to naprawić, bo tam były ubytki tego tynku, tylko kurz szedł. Ale mówi, niech się pan nie martwi, zrobimy to już niedługo ferię. Kiedy myśmy zaczynali treningi piłkę ręczną, był tu asfalt, taki jeszcze szorstkawy, że często przy upadku chłopcy, że tak powiem, krwawili. Natomiast na tym asfalcie tutaj, na tym boisku asfaltowym, trenowaliśmy już od wczesnej wiosny, kwiecień. Jak się udało wejść, była jeszcze temperatura bliska 5 stopniom, kiedy wychodziliśmy i cały czas do późnej jesieni treningi odbywały się tu na boisku. Wchodziliśmy dopiero, jak również pierwsze śniegi zaczęły padać, na halę, na tą małą naszą salkę przyszkolną. Przygoda ze sportu moja w Sandomierzu, to przede wszystkim piłka nożna. Tak? Od tego sportu zacząłem, później pojawiła piłka ręczna w czwartej klasie, posmakowałem tego sportu. No i tak przez 4 lata do 8 klasy podstawówki cały czas byłem nęcony, proszony jakby i wpajane mi było, żebym jednak zmienił ten sport, bo mam większe predyspozycje, większy talent do piłki ręcznej, do piłki nożnej. No i tak po 4 latach, po namowie, po prośbach trenera Kijańskiego wreszcie się dałem namówić, na szczęście, bo nie wyobrażam sobie, jakby moje życie wyglądało, gdyby nie piłka ręczna. I w 8 klasie, w zasadzie pod koniec tej klasy poświęciłem się piłce ręcznej bez reszty. Cóż, no, po drugim mieliśmy przede wszystkim wspaniałego nauczyciela, wspaniałego człowieka, który jakby pozwolił nam ten sport pokochać, tak? Bo mimo tego, że jeszcze był trenerem, to pamiętam, że były u niego spotkania, kiedy na DSL pokazywane były mecze i te mecze niektórzy mogli się u niego oglądać, nie wszyscy mieli oczywiście DSF, żeby ten sport na wysokim poziomie śledzić. Chodziły więc z zawodnikami kasety wideo, które mogliśmy oglądać i też budzić swoje tam jakieś marzenia, oglądając najlepszą ligę na świecie. Także dużo, dużo było robione po to, żeby ci chłopcy pokochali ten sport. Przeróżne turnieje, na które byliśmy wożeni. Także w owym czasie bardzo, bardzo dużo jakby pan Ryszard Kijański i Jerzy Gach poświęcili temu, żeby tą grupę stworzyć, żeby ta grupa ten sport pokochała.
wyróżniał się już wtedy wśród swoich rówieśników wzrostem, warunkami fizycznymi, wysoki, przy tym sprawny chłopaczysko, z niesamowitym rzutem. I wtedy stwierdziłem, że Karol to jest talent. Ale Karol siadł w pewnym momencie na poboczu, bo tam było boisko asfaltowe, i mówi, i siedzi. Ja mówię, Karol, dlaczego nie ćwiczysz? A bo wie pan co, mnie się nie podoba piłka ręczna. No troszeczkę mi ręce opadły, bo, ale mówię, nie popuszczę. No i tak pomalutku go mobilizowałem dobrocią, trochę strachem, że obniżę mu ocenę z wychowania fizycznego. No ale w szóstej klasie był taki turniej w Wieluniu. Wygraliśmy ten turniej. Wracamy do Sandomierza, siedzimy w autokarze. No i ja podchodzę, mówię, Karol, widzisz, podoba ci się? No nie bardzo, mówię, zobacz, zostałeś królem pszczelców, bo taka klasyfikacja była. Wygraliśmy ten turniej. Ty masz predyspozycję do piłki ręcznej, nie do piłki nożnej, ale mi się bardziej nożna podoba. Jerzy, ten mój świętej pamięci Gach, który był kierownikiem drużyny, on wykazał więcej cierpliwości. Ja w pewnym momencie odszedłem i rozmawiał chyba ze 2 godziny, bo jechaliśmy tam z 5 godzin. W pewnym momencie Karol przychodzi do mnie i mówi tak, wie pan co, ja już będę trenował tą piłkę ręczną. A Karol jak się czemuś poświęcił, to nie było przeproszenia. Jak to wyglądało? No tak jak wyglądało, jak w przeciętnej rodzinie, tak prawdę powiedziawszy. No bawiliśmy się, ale bawiliśmy się w ten sposób, że uprawialiśmy sport. No i bawiliśmy się w ten sposób, że ja stałam na bramce, a on kopał wtedy, bo wtedy się jeszcze bawił w piłkę nożną. Ja pamiętam Karola, gdy przyszedł na treningi drużyny seniora do Wisły Sandomierz. Ja byłem wtedy kapitanem tego zespołu. Widać było, że ten chłopak się wyróżnia, że ma ogromny potencjał, który się, że tak powiem, dawno nie pojawił w takim ośrodku jak Sandomierz. Pamiętam jego zaangażowanie w trening, ponieważ po treningu juniora następował mecz na hali seniora i często zostawał po prostu dodatkowo na te treningi i wykonywał dodatkową pracę. W międzyczasie, jeszcze w trakcie tego treningu seniora, pamiętam, że jakieś ćwiczenia na ławeczce skocznościowe sam robił, co było ewenementem i przyznam szczerze, że wtedy nawet u nas w klubie to mało kto tak podchodził do treningu. Zadzwonił do mnie trener Wisły Sandomierz Kiliański, Rysiu, mój dobry kolega, że ma takiego chłopaka, który kiedyś trenował piłkę nożną, zaczął piłkę ręczną i pojechał do Szkoły Mistrzostwa Sportowego do Gdańska. Tam trenerzy stwierdzili, że on do piłki ręcznej się w zasadzie nie nadaje. I przyjechał młody chłopak z płaczem do Sandomierza. Ja jadąc tam do Sandomierza na pierwsze spotkanie z rodzicami, z trenerem, zobaczyłem przed sobą wieżę. Wieżę, która ma 2-3 centymetry wzrostu. Ojciec nie mniejszy. Mama tak samo, to ja byłem przekonany, że ten chłopak jest charakterny i będzie grał w piłkę ręczną, bo nie tylko jego figura i zdolności, ale i po prostu charakter, on miał charakter, on chciał. Zabierając go z Sandomierza, mama się rozpłakała, takie dziecko pan zabiera, a ja jej odpowiedziałem, że proszę panią, jak będzie mnie słuchał i słuchał trenerów, to będzie jednym z lepszych zawodników na świecie. I to, co powiedziałem mamie, starałem się jak najlepiej dotrzymać tego słowa. Były to bardzo trudne czasy i musieliśmy sobie radzić w gronie tym, którzy, tych sympatyków naszego klubu i ludzi, którzy na co dzień zajmowali się tymi sprawami. Były różne transfery do nas do klubu. Był transfer Aleksandra Czernysza, który został, można powiedzieć, sprowadzony do Kielc za autokar, który przejeżdżając granicę po stronie Ukrainy zepsuł się i trzeba było interweniować w tym temacie. Nie mieliśmy pieniążków na wyjazd i poszliśmy, pożyczyliśmy z kantoru od świętej pamięci marynarza pieniądze, a w przyszłym tygodniu żeśmy szli po prostu z czapeczką czy z kapeluszem po firmach naszych tych zaprzyjaźnionych i zbieraliśmy pieniądze, żeby oddać tą pożyczkę, którą żeśmy zaczerpnęli
w kantorze. Wprowadzając Karola, Marek obiecał jego rodzicom, że zajmie się Karolem pobytem tutaj, będzie go pilnował, będzie sterował jego tym trybem życia tutaj z dala od rodziców. I po prostu Marek to robił. Naprawdę Karol był takim człowiekiem, który chciał coś w życiu osiągnąć i to było widać i po prostu chciał, trenował, więcej angażował się nawet w tym czasie, kiedy trenerem był trener Kamielin, prowadził indywidualne treningi już po zajęciach z Karolem, żeby po prostu chłopca wypromować, wyuczyć tego, co jeszcze, jakie miał luki powiedzmy w grze i żeby osiągnął obiecany rodzicom sukces sportowy. No po prostu coś umiał, czego nie umiał i puścić go na parkiet do tej pory można było po prostu zrobić mu bardzo przeszkodę. No. Вот. В связи с тем, что он просто мог себя заламать, мог себя все. Его нужно было просто приготовить психично и видеть, когда себя было пустить на паркет. Я как-то видел он все позже, же Король был в СМС, где поведяли, что он все не надает до игры. Позже была кадра Воеводска, где тренер кадры тоже поведел, что он все не надает. Не надает. Но как только Король прикрочил там линию концовым и вшед на паркет, ну тут зробился, направда, такий войовник, хентный до тренингов, хентный до всего. Тот, над чем працювали, мы вопрос приймовал, то як повинно было приймовать. Не раз жартує, що не було тільки дискотек в Кільцах, щоб мог десь ходити. Также цілковіче був підпорядкований тренінгом, а тренер Камєлін по просто йому, і від рана до вечора Кароль мав час, щоб відбити тренінг. Як шед до школи, to trening był przed szkołą i po szkole. Nie tak, że jak już szkoła, to już nie ma treningu. Nie miał nic odpuszczane, tylko trenował. Byłem na tyle sfokusowany na tym, co chcę zrobić i co chcę osiągnąć, że zacząłem chodzić na każde jedne zajęcia, na każde jedne treningi, jakie się odbywały w Sandomierzu. Także mimo tego, że miałem 3 razy w tygodniu trening u siebie, to jeszcze po to trening dostawałem często na trening u seniorów, u juniorów starszych. Jeszcze wchodziłem, pamiętam, we wtorki i w czwartki do treningu, na treningi do chłopaków innych grup, czyli na przykład seniorów, bo była taka możliwość, żeby tam też porzucać, żeby tam też coś porobić. Także praktycznie miałem codziennie treningi, a czasami było tak, że miałem 2 treningi dziennie. Dużo pamiętam rzeczy, które robiłem ponad treningami, tak? Czy to oglądanie wideo, czy na przykład, jeżeli były 2 treningi, na pewno gdzieś tam jeszcze robiłem dodatkowo coś dla siebie. Zawsze miałem taki gdzieś tam swój w sobie obowiązek, żeby coś jeszcze dodatkowo zrobić. Kiedy był 1, to oczywiście ja robiłem 2 treningi, także tak również było. No, pamiętam również kadrę, kiedy mieliśmy 3 treningi dziennie, a ja jeszcze zostawałem z trenerem na kolejne zajęcia, które gdzieś tam prowadzone były dla mnie specjalnie i które mnie tam rozwijały jako 17-letniego człowieka. Co w końcu doprowadziło do takiej nerwobóli, takich napięć mięśniowych, że pamiętam, że spędziłem parę dni w łóżku, bo byłem tak wykończony, że nie miałem w ogóle siły, żeby wstać, bo cały czas chłapałem jest kurczę. On był wysoki w swoim zespole. Там не треба було вичонгати рончики, він мог спокійно жуцати. Жуцав, не випростовував цілком рончика. І перша квестія була йому випростовувати там рончика. І шукав там цілий час різні чвічення. Єдної сторони до другої сторони була начингнента гума. Гума на високості 9 метрів. І король вискоку через тому гуму жуцав, щоб старатися прижучити через тому гуму. Уставляли ми матраци, на матрацах він теж саме жуцав через матраци. Тобто жут йшов не жут в бігу, не в вискоку, там вже мусив би бути випростований. Коли прийшов до КС, очевидно, мав, можна сказати, браки так, технічні, мав спровадані власне тим, що в тому окресі 4-8 класи підставової, więcej poświęcałem czas na piłkę nożną, a nie na ręczną. I tak jak trener Kieliński powiedział, gdzieś ta technika nie do końca została utrwalona we mnie. I starałem się ten czas nadrobić właśnie treningami z trenerem Gennadijem Kamielinem czy innymi, którzy prowadzili je dla mnie.
Najróżniejsze ćwiczenia, tak? Od pojedynczego zwodu, od rzutów nad gumką zawieszoną tutaj na hali bardzo wysoko, od rzutów na miotle, od siłowni, która się znajduje tam niżej. Później u nas był batut, jeszcze taki mały, mały batut, był metr na metr. No, te kwadrat z gumami naciągniętymi, i można było spokojnie rzucać, i piła szła właśnie w tym kierunku. Jak chcieli z daleka rzucać, zmieniali kąt, piła tak leciała. Jak blisko zmieniali kąt, to od razu szedł i chwyt, i rzut. Siłownia doszła siłownia. Na treningach on trenował razem ze Zespołem. No, w Zespole wiadomo, na lewej połówce był Саша Черныш. Вот. Później był Гена Квента. Вента. То есть были хлопцы ограны на этой позиции. Вот. Ну, а король по воле по ней подходил. Вот. Miał wzrost, miał siłę, motorykę miał też bardzo dobrą, bo chyba to się wzięło z piłki nożnej, aczkolwiek to wszystko było takie nieskoordynowane, takie jakby się rozrzuciło klocki i każdy klocek gdzieś tam sobie robił swoje, a trzeba było to gdzieś scalić. I pamiętam szczególnie jeden trening taki, znaczy było parę takich treningów z udziałem tak zwanej miotły słomianej i trenera Kamielina, który trzymał tą miotłę i kazał Karolowi nad tą miotłą rzucać. I za każdym razem gdzieś tam parę milimetrów tą miotłę podnosił do góry, żeby wymusić u Karola, żeby on jeszcze bardziej wyskakiwał, żeby tą rękę prowadził jeszcze wyżej i rzucał jeszcze z wyższego pułapu tą piłką, aż w końcu gdzieś tam już chyba na zmęczeniu Karol po prostu nie wytrzymał i po prostu wyszedł w górę i z całej siły, ile miał, po prostu rzucił piłą w tą miotłę, bezpośrednio w tą słomę i ona się rozsypała strasznie po całej, no może nie po całej hali, ale gdzieś tam w tym obrębie tam 2-3 metrów, gdzie byliśmy. I trenerowi Kamielinowi został tylko kij w ręku i się tak, widziałem, zdenerwował. Koło Moskwy, koło kiny Moskwa. Bardzo się cieszymy. Zdenerwował się tym trener Kamielin, rzucił ten kij od miotły i poszedł po prostu na górę do klubu napić się kawy, żeby się uspokoić. W trakcie ligi grali my też pod Poznaniem. Вот. И теперь не помню, чи был ремис, чи едном прыгрывали, было, а заставалось хиба 7 секунд, и был жут вольный. Вон. Тогда еще вольно было выменить заводников, то выменил им король, мол, давай на жут. Вот. Вышел король на жут и приложил тен жут, и с этого момента сразумел, уже вшиска будет добре. Pierwsze mistrzostwo Polski, jakie zdobyłem wtedy właśnie z Iskrą Kielce, wygrana z Płockiem i ogromne emocje, jakie towarzyszyły po meczu. Także no, to takie myślę, że najbardziej to, co mi utkwiło z tych lat, kiedy grałem, 5 lat, które spędziłem tutaj między 17 a 22 rokiem życia. Gospodarze Karol Bielecki zmieścił tą piłkę pod prawym bokiem. Cieszy się Karol Bielecki, gospodarze prowadzą 5-2. 21 lat, potężny rzut, potężny wyskok Karola Bieleckiego, a teraz Bielczani, Paweł Sieczka, Karol Bielecki 9 metrów rzuca, ale wspaniały rzut Karola Bieleckiego, która stała do bohatera tego spotkania. Gol, zdobyk na środku rozegrania, na prawej stronie ma Pawła Sieczkę, potrafi rzucić, rzuca i kolejny, prawie 100% skuteczność Karola Bieleckiego. 16 gol, 11 bramka zdobyta przez Karola Bieleckiego. Bielecki dzisiaj gra wręcz fenomenalnie. Karol Bielecki to najmłodszy zawodnik, to jest absolutna przyszłość polskiej piłki ręcznej. Aktualnie jest to najlepszy gracz w polskiej piłce ręcznej, wyjątkowy talent i dzisiaj on decyduje o meczu. Do Bieleckiego, Bielecki rzuca i jest gol!
Karola Bieleckiego. 15 gol zdobyty przez Karola i sekunda pozostała do końca. I koniec spotkania. Karol miał takie szczęście w nieszczęściu, że w piątek do trenera Harbuza przed meczem przyjeżdżała żona na mecz i miała kolizję przed Kielcami. I trener Harbuz przyjechał do mnie: Marek, czy naprawisz samochód, bo żona we wtorek wraca. A ja zażartowałem, po prostu zażartowałem, bez żadnego tam zmuszania go, żeby nie pomyśleć, że oczywiście, ja naprawię samochód, a ty dasz szansę Karolowi z Celią, żeby wszedł na parę minut, żeby miał ten mecz jednak w Lidze Mistrzów zaliczony. I ten, znając już możliwości Karola, dał mu tą szansę i Karol wszedł w drugiej połowie i w tym debiucie rzucił, pamiętam jak dzisiaj, 5 bramek. Pamiętam miejsce nawet na hali krakowskiej, skąd wyszedł na boisko. Ambitnie biegał, rzucał i pamiętam też słowa zawodnika takiego znanego już w Bundeslidze, kończył karierę, Pepe Manaskow, który miał już wtedy 37 lat, był tak jak ojciec Karola i na pytanie, kogo by wyróżnił z naszego zespołu, powiedział: o, tego młodego, bo on będzie grał w piłkę, na Karola. Pamiętam mecz też na Warszawiance w lidze, Marek Witkowski nieszczęśliwie złamał nogę, to było takie otwarte złamanie i zaraz posiedzenie zarządu, poniedziałek, po meczu, no co robimy, no musimy kogoś sprowadzić na jego pozycję. Ja po prostu nie chciałem się zgodzić. Mówię, dajmy szansę Karolowi. Po co mamy wydawać pieniądze na coś, co już mamy? I marzyłem o tym, żeby tu być w Kielcach, żeby trenować z najlepszymi. Kiedy człowiek mocno czegoś chce, to te szanse się pojawiają i te szanse może wykorzystywać, bo musi być zdeterminowany. I tak było u mnie. Tak? Marzyłem o Kielcach, Kielce się pojawiły i dostałem szansę tutaj trenowania. Także myślę, że te szanse pojawiają się i u młodych ludzi, pojawiają się u ludzi, którzy chcą czegoś w życiu. Tylko kwestia tego, żeby być na tyle zdeterminowanym, na tyle skupionym na tym, żeby je wykorzystać, tak? Żeby nie mówić sobie nie dzisiaj, ale jutro, ale jeżeli jest szansa pójścia na trening, jeżeli jest szansa czegoś osiągnięcia, to się nie możemy tego bać, a musimy iść w nowe, czy to zmienić miasto, czy to zmienić klub i jeżeli widzimy w tym szansę rozwoju, to trzeba to robić. Naprawdę nie masz tych obaw, tylko idziesz w ciemno i bierzesz to, co ci życie daje. Przynajmniej tak z mojej strony, z perspektywy rodziców, no to na pewno, no bo to jest dziecko i różne sytuacje mogą się wydarzyć, tym bardziej, że już nie był pod opieką rodziców, tylko sam musiał stawiać czoła no, takiemu już dorosłemu życiu. Już zaczynał być takim znanym zawodnikiem w Europie, potem zdobył tytuł króla strzelców rozgrywek grupowych Ligi Mistrzów i myślę, że to nazwisko Bielecki już wtedy kibice zaczęli kojarzyć z zawodnikiem, który zdobywa bardzo dużo bramek, ma potężny rzut i potrafi sam rozstrzygnąć losy spotkań, bo takich meczów, które Karol no jakby brał cały ciężar na siebie i w klubie, i w reprezentacji było sporo. Przypomnę mecz z Płockiem w 2003 roku, w tym rzucił 15 bramek praktycznie. No nie mówię, że sam wygrał mecz, ale jeśli chodzi o rzucanie bramek, to połowę bramek rzucił Karol. Myślę, że najlepszy zawodnik. Niewiele mi brakuje do jakiegoś tam ideału, ponieważ nie oddaję dużo rzutów, dużo sytuacji wybieram złych, gdzie nie powinienem rzucać i w ogóle w dzisiejszym meczu uważam za wielką porażkę z mojej strony. Nie wiem, no po prostu zespół Frontexu Wesel jest naprawdę mocnym zespołem. My dzisiaj zagraliśmy troszkę za mało skutecznie i dlatego taki wynik. Kibice w Kielcach są naprawdę wspaniali, także dziękuję im za to, że są z nami. No i można się cieszyć z tego, że tu się gra i mam takich właśnie ludzi. To, że graliśmy w Lidze Mistrzów, promowałem swoją osobę przez to, że wygraliśmy Mistrza Europy Juniorów czy dobre mistrzostwa w Brazylii młodzieżowe. Pozwoliło mi na to, że się wypromowałem, że kluby dostrzegły mnie za granicą i tych ofert było dużo. A kiedy wyjeżdżałem,
Bardzo się z tego powodu cieszyłem, bo w polskiej lidze rzucałem tych goli dużo, takie było moje zadanie i czułem, że potrzebuję czegoś więcej, kolejnego wyzwania i cieszyłem się znowu na myśl, jak wjeżdżałem do Kielca, cieszyłem się na myśl o tym, że wjeżdżam do Magdeburga, do Bundesligi, do jednego z najlepszych klubów w Bundeslidze i będę tam grał, będę tam dalej się rozwijał. Pamiętam jego słowa, jak już podpisał kontrakt w Magdeburgu, przyjechał się ze mną pożegnać i mówi tak: panie Marku, to już wszystko pouzgadniałem, w klubie się rozliczyłem, sprzedałem samochód, a pieniądze, które wziąłem za samochód, to mamie czy mamusi dałem, żeby wymieniła okna w domu, a sobie zostawiłem 200 euro. I pamiętam, miałem łzy w oczach, on i ja, jak żegnaliśmy się i mówię: Karol, pamiętaj zawsze o Kielcach, pamiętaj o wszystkich, bo jednak tu się wyrosłeś, tu się wychowałeś. Ty tak jesteś tylko urodzony w Sandomierzu, tak jak ja, a tak prawdziwe serce twoje to jest Kielce. Karol był już 2-3 lata wcześniej ode mnie w Bundeslidze, jest ode mnie różnie starszy 2 lata. I wiadomo, już te jego sukcesy w kadrze młodzieżowej spowodowały, że kluby z Bundesligi zaczęły, i nie tylko z Bundesligi, zaczęły się nim interesować i już podpisał kontrakt. Pamiętam jego ostatni sezon tutaj w Kielcach, bo ja wtedy grałem w Głogowie, więc jakaś tam rywalizacja była już pierwsza między nami i od tego to się zaczęło. Letzki Hammer mit einer 13-10 Führung. Ein überraschter Karol Bilecki erhält eine Extrapackung Toblerone als bester SCM-Spieler. Oczywiście trudne, my się z Karolem znaliśmy oczywiście z reprezentacji i z polskich parkietów. Razem przeszliśmy praktycznie cały cykl reprezentacje juniorskie, młodzieżowe i potem płynnie weszliśmy do kadry seniorskiej, także ta znajomość nasza trwa od wielu, wielu lat. Tak też się złożyło, że potem nasze drogi połączyły się we wspólnych klubach. Najpierw był to Magdeburg, w którym spędziliśmy piękne lata. Potem wspólny transfer do Rhein-Neckar Löwen. No i potem oczywiście powrót do Kielc, gdzie ja też odnalazłem swój dom. Dla Karola tak naprawdę to był powrót sentymentalny, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że on przyjechał tutaj jako bardzo młody chłopak i czuje się tutaj jak w domu. Także no sporo tych lat spędziliśmy razem, były to bardzo udane lata. Lata klubowe, ale także lata reprezentacyjne, piękne czasy, wspólnie wygrywany medal Mistrzostw Świata, wiele sukcesów. No i myślę, że no ja przede wszystkim bardzo dobrze wspominam tą naszą współpracę boiskową, bo fajnie się dogadywaliśmy na boisku, on był lewo rozgrywającym, ja środkowo rozgrywającym, także ta współpraca rozgrywających, żeby odnosić jakieś sukcesy, zawsze musiała się układać dobrze, a myślę, że nam to całkiem fajnie wychodziło. 20 Sekunden vor Schluss. Die Halle feiert. Bilecki macht mit dem 31-28 alles klar.
musimy wykorzystać jego warunki i fizyczne, może nie zawsze silną grę jako obrońcy, ale umiejętność tego, że jeżeli pozyskujemy piłkę, czy po stracie bramki, czy po obronie bramkarza, to w tej tak zwanym kontrataku, a szczególnie w drugie tempo kontrataku, no to te umiejętności rzutowe, które posiadał przy szybkości, którą nabywał w takiej akcji, no to była niesamowita broń, której przeciwnik się bardzo obawiał. Więc dołożyliśmy jakby wspólnymi działaniami, czyli zespół, trener i zawodnik, dołożyliśmy jeszcze jeden element w układance, który ludzie zaczynali zauważać w strategii. Najważniejszym, szczególnie w Bundeslidze, jaką też krytyczną rolą było dla niego, pamiętam to z jego pierwszego sezonu, to często, że ta siła rzutu, a skuteczność. I muszę powiedzieć, że w następnych sezonach bardzo to podniósł, czyli stał się takim nie tylko silnie rzucającym zawodnikiem, ale wszystkim skutecznym, efektywnym. I to był ten element, którym często powtarzałem, że jeżeli chcesz w Niemczech, w Bundeslidze, czy w jakiejkolwiek lidze zachodniej zaistnieć, a jesteś polskim zawodnikiem, czy polskim reprezentantem, to jeżeli będziesz grał na tym samym poziomie, co ten z domu, to nie zaistniejesz, musisz zawsze być lepszy. I to były te elementy, które Karol posiadał, czyli siła rzutu, odległość, co wielu myślało, że stamtąd nie doleci, ale do tego dokładał przede wszystkim skuteczność. Był tylko jeden Kola Bielecki, który, jeżeli pamiętam, finał Pucharu IHF-u w Zaragosie, jak to bramkarz słoweński powiedział do mnie po meczu, gdybym głowy nie odsunął, to by mi uszy urwał z 15 metrów. To był właśnie Karol Bielecki. Karol na pewno był wielką indywidualnością, wielkim zawodnikiem, natomiast też miał troszeczkę szczęścia, że trafił na ten najlepszy okres reprezentacji. No na pewno też trzeba powiedzieć, że gdyby nie Karol, to może by ta reprezentacja nie osiągnęła tego, co osiągnęła od 2007 do 2015 roku. No, urodził się w dobrym okresie, na przykład takiego szczęścia nie miał Robert Nowakowski, o którym zawsześmy mówili, że urodził się 10 lat za wcześnie. No ale Karol trafił na innych wspaniałych zawodników, Mariusza Jurasika, Sławka Szmala, braci Lijewskich, Michała Jurackiego, którzy w tym czasie też się pojawili w kadrze. Oczywiście było to złote pokolenie. Nasza obraza wyróżniała się tym, że mieliśmy różnych zawodników, tak? Byli zawodnicy, którzy potrafili dobrze grać jeden na jeden, zawodnicy, którzy potrafili rzucać z drugiej linii, tak właśnie jak Karol, tak? Który jak już naprawdę nic nie szło, potrafił wziąć i kilka bramek z rzędu rzucać z bardzo daleka, jak wszyscy dobrze wiemy. Jak przeciwnik nie dawał nam podejść do bramki, rzucić i oddać rzutu z bliskiej odległości, to wtedy wykorzystywaliśmy Karola, który potrafił wyskoczyć z 15 metrów, 14, 13 i oddać rzut. I to bardzo celny wtedy. To zmuszało też przeciwnika do tego, żeby do niego musieli wyjść i wtedy się robiło miejsce też dla mnie, dla skrzydłowego, czy dla obrotowych, takich jak Bartek Górecki, czy też Artur Siódmak. Dlatego, jak mówię, każdy tu miał swoje zadanie. Do Karola na pewno też należały gdzieś tam końcówki spotkań, gdzie było na styku, gdzie było nerwowo, gdzie było na szali to zwycięstwo albo przegrana jedną bramką w tom lub w tom. Wiem, byliśmy, jak to może powiedzieć, zgrają zawodników, którzy urodzili się gdzieś w tym samym, może nie to wieku, tak, tylko w jakiejś takiej przestrzeni, że potrafiliśmy stworzyć drużynę naprawdę, która no, może nie to, że zawojowała jakoś świata, ale no, wyróżniała się bardzo dobrze. W tym momencie w Chorwacji już byliśmy na wysokim poziomie, ustabilizowani i weszliśmy niewiarygodną historią do półfinału, gdzie przegraliśmy z Chorwacją. Ale mecz o medal, przypominam sobie właśnie, że Karol odczuwał tą krytykę zewnętrzną od wszystkich i mimo, że zespół, mimo, że trenerzy wiedzą, że to ten chłopak, tak jak ja często powtarzałem do dziennikarzy, wielokrotnie nam wyciągał nasze tyłki z bardzo, bardzo palącego ogniska, więc tego jakby ludzie nigdy nie pamiętali więcej. Ale pamiętam ten moment, kiedy te przygotowania do meczu z Danią i kiedy on przyszedł na ten mecz, wyjeżdżamy autobusem i Kola wchodzi, ostrzyżoną głowę, włosy ściął bardzo krótko. Dla mnie był to prosty sygnał. On już wszystko jakby właśnie ściśnając te włosy, tak to odebrałem, odrzucił wszystko i wiedziałem, że zagra bardzo dobry mecz. Chociaż w tych innych meczach nie zawsze mu wszystko dobrze wychodziło, ale nam wszystkim nie zawsze wszystko dobrze wychodziło w tym turnieju, a krytyka gdzieś spływała na niego, no ponieważ ludzie oczekiwali od niego. Natomiast jeżeli chodziło o ten mecz już o medal, to rzeczywiście był tak skoncentrowany i taki dzień, że chyba tym swoim widokiem ostrzyżoną głową powodował duży respekt u Duńczyków i udało się ten medal wygrać.
Gra na czas sygnalizowana, musimy się pospieszyć. Karol! Ależ fantastycznie! Wiąże tą obronę Karol Bielecki. Brawo! Karol! Wielki Karol obudził się na koniec mistrzostw. Znalazł tą formę. Karol Bielecki, zawodnikiem meczu o brązowy metal. Stabilizowałem swoją formę i w wieku 28 lat czułem, że naprawdę przede mną bardzo dużo. Doznałem kontuzji i w zasadzie musiałem na nowo uczyć się piłki ręcznej, na nowo postaw, tak, od chwytu poprzez bieganie sprawiał tylko problem i jakby na nowo musiałem się podnieść, na nowo się zbudować. Mocno w nas to uderzyło, bo pamiętam, że jeszcze dzień później czy dwa dni później graliśmy mecz w Warszawie na Torwarze z Chorwatami, więc wszyscy cały czas w głowach mieliśmy gdzieś to zdarzenie, cały czas również mieliśmy kontakt gdzieś tam z lekarzem prezentacji, z Maćkiem Nowakiem, który nas tam informował, jak to wszystko wygląda. Do wypadku doszło w 8 minucie meczu. Chorwat, rzucając piłkę, zahaczył o twarz Karola Bieleckiego. Jego kciuk wbił się w oko polskiego zawodnika. Kontuzja Karola Bieleckiego. Czułam na to, że będzie kilka szans i kilka możliwości walki o to oko, a nie po dwóch operacjach okaże się, że wszystko stracone i że oka nie ma i nie ma o co walczyć. Po tym, jak już było wiadomo, że oka się nie odzyska, że będzie widział tylko na jedno oko, no to szczerze myślałem, że już to jest koniec niestety kariery jako zawodnika. Trudno sobie wyobrazić grę w piłkę ręczną bez jednego oka. No, po ulicy jest ciężko chodzić. Do głowy nam nie przychodziło, jak to może być, że można grać w piłkę ręczną z jednym okiem. No. Każdego może to spotkać, ale jesteś normalny, Karol, i ty mi nie mów, że ty nie widzisz. Ty widzisz. I on uwierzył, on rehabilitacja w Niemczech, uwierzył w to, że może grać. Chwała mu za to, że miał w sobie tak dużo woli walki i siły, żeby zacisnąć zęby i wrócić do sportu, bo myślę, że cała Polska, cały świat, całe środowisko sportowców tylko na tym zyskało. No i przede wszystkim jest doskonałym przykładem dla każdego normalnego człowieka, który na co dzień nie ma nic wspólnego ze sportem. Pierwsze mecze, pierwsze jakby treningi po kontuzji były bardzo, bardzo ciężkie i w zasadzie cieszę się, że ten pierwszy mecz wyszedł mi, bo gdyby nie wyszedł, podejrzewam, że byłbym dużo mniej optymistą w danej sytuacji. Po wypadku, no to wszystkim nam w rodzinie zmieniła się perspektywa oglądania meczy, dlatego że cały wypadek no to pokazał nam, że wszystko może się zdarzyć na boisku i wszystko się może zdarzyć to piękne i również to złe. Dlatego, że no nigdy nie było sytuacji, żeby ktoś stracił oko na boisku. I później, dlatego mając tą świadomość, jak oglądaliśmy później mecze, może się również wydarzyć jeszcze coś gorszego. Panowie! Jest, panowie! Serducha daliśmy tyle z siebie dzisiaj, że naprawdę ja już nie mam więcej, nie? Idę się położyć, muszę odpocząć, bo daliśmy maksa! Nazwiska, którym nazwaliście to projekt Kielce z tymi, którzy potem zawodnicy przyszli, w tym Karol, no podobały, że nasz wymiar, nasza obecność europejska stała się bardziej znana, bo otwierały te nazwiska, też otwierały drzwi. Ale to już wtedy, jak to się mówi, sugerowało, że musimy poprzeć to wynikami i ten pierwszy Final Four był świetnym elementem tej promocji regionu, miasta i jednocześnie wyniku. No, założenia były też, żeby wygrać półfinał z Barceloną, nie wyszło. Potem był mecz słynny z Kielcem i to trzecie miejsce. Potem było powtórzenie i oczywiście przyszedł ten niewiarygodna historia w finale z Weszprem. Tak? Pierwsza połowa, druga i ten element pogoni, potem dogrywka i karne i wielka feta i wielka radość i święto. Największe osiągnięcie nasze, tego naszego pokolenia, tak? bo jeśli chodzi o reprezentację, to do końca nie można powiedzieć, że to było złote pokolenie, tak? Bo złote pokolenie to wiadomo, to zdobywa złoty medal. My niestety tego medalu nie mamy, mieliśmy
srebro, dwa razy brązowy, tam, więc mieliśmy dużo szans również na medale na olimpiadach, ale nigdy na sam szczyt nie dotarliśmy. Za to tutaj w klubie, gdzie również było dużo tych reprezentantów polskich właśnie z tego grona, o którym wcześniej mówiłem, potrafiliśmy zdobyć to złoto w postaci zwycięstwa Ligi Mistrzów. Pamiętam też, jak Karol patrzył na proporczyk, który wisi, gdzie myśmy zdobyli ostatni medal, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1982 roku, w którym roku się Karol urodził. Mówi, panie Marku, myśmy byli trzecią drużyną świata. Ja mówię, tak, byliśmy. I zawsze go widziałem, jak rzucał przy tym proporczyku, który stanął i mówi, myśmy byli trzecią drużyną świata. Ja mówię, tak. I widziałem go, że on widział ten proporczyk, cały czas mi mówi przed oczami i chciał, żebyśmy byli lepszym zespołem jak wtedy Polska. Tak bardzo pragnął medalu olimpijskiego. To jest coś najpiękniejsze, co mi się mogło w życiu przydarzyć. Mieć takiego brata, urodzić się z nim i wychowywać i być przy nim tak naprawdę cały czas w życiu. I cieszyć się z jego sukcesów i być przy nim, jak ma jakieś porażki, albo przynajmniej zmaga się z trudami losu. Jest taki, jaki był, jest wielkim patriotą dla klubu, dla Kielc i dla nas wszystkich. Jesteśmy dumni z niego. Powinniśmy być. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Chciałem podziękować za tyle lat. 19 lat temu przyjechali ludzie z Kielc do mnie i młodemu chłopakowi dali szansę. Chciałem podziękować panu Markowi Adamczakowi i panu Andrzejowi Jungowi. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy do Sandomierza przyjechali i dali mi tą szansę na to, żebym swoje marzenia spełnił, żebym przyjechał tutaj do was i grał na Krakowskiej. Na tej hali, wspaniałej hali, ze wspaniałą atmosferą, która budowała mnie jako człowieka, jako sportowca. Dała mi wszystko, co mogłem w życiu, czego mogłem zapragnąć. Was, wspaniałych kibiców, wspaniałych przyjaciół. I dbaliście o mnie wtedy, kiedy byłem młodym człowiekiem. Dzisiaj kończę tą karierę, ale bardzo wam dziękuję, bo w zasadzie przeżyłem tu wszystko, co najlepsze. Spotkałem moją kochaną żonę, Olę, której bardzo dziękuję. Urodziła się w tym mieście moja kochana córka Hania i za chwilę urodzi się nasz syn. Także kiedy byłem młodym chłopcem i marzyłem o tym, żeby być piłkarzem ręcznym i grać w Kielcach, te marzenia się spełniły. Wy daliście mi siłę, a ja dałem to, co najlepsze. Dziękuję bardzo i dziękuję za to, że wtedy, kiedy było ciężko, kiedy upadłem i tutaj na tym boisku straciłem oko, byliście ze mną, modliliście się za mnie, wspieraliście mnie i nigdy, nigdy wam tego nie zapomnę. Bardzo dziękuję, kocham was. W zasadzie 20 lat prawie kariery, ale tak jak to właśnie mówię, w życiu wygląda. Upadki, wzloty, i porażki, i walka z tymi porażkami, i zwycięstwa, także taki przekrój pokrótce. STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem PGE Vive Kielce.